Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną dawkę Speedruna. Gram na 10 minut, komentuję partię. przypominam, gram do 10 porażek, 9 już jest ich na koncie. Szukam przeciwnika, ranking 2.268, całkiem pokaźny. No i tak przy okazji powiem, że ustawiłem sobie tutaj taki przedział rankingowy od 2.243 do 2, 2.668. Więc jeżeli znajdziemy zawodnika, no to całkiem dobrego, jeśli chodzi o ranking. No ale musimy sobie cierpliwie poczekać. Póki co jeszcze przeciwnika nie ma, już na tym poziomie na pewno jest o to troszkę trudniej, ale mamy kogoś 2289, no to jedziemy, zagrajmy sobie ruch d4 musimy chyba już na tym etapie, muszę stosować po prostu debiuty, które bardziej znam, skoczek na F6, dobra, a może zagramy sobie atak Trompowskiego, taki ruch, goniec G5 z zamiarem zbicia skoczka, można tu ba, grać bardzo różnie, na przykład skoczkiem na E4, można zagrać D5, D5 chyba jest najlepszym ruchem, skoczek E4, oczywiście goniec ucieka na F4, może być zagranie ruchu G5, może być zagranie ruchu D5, potem sobie zaplanuję na przykład E3, goniec D3, no zobaczymy jeszcze jak sytuacja się rozwinie, wiem, że tu skoczek D2 też można grać, no właśnie jest D5, tutaj dobrym ruchem jest E3 i goniec na D3, ale trochę mnie kusi skoczek D2, ale nie, zagrajmy sobie zagrajmy sobie tutaj E3, przeciwnik widzę, że nie gra tak szybko, więc coś tutaj się na pewno zastanawia i to dobrze no bo partia będzie miała wtedy wyższy poziom, dobra goniec F5, goniec na D3, czasami tutaj istnieją pewnego rodzaju pułapki jeżeli na przykład będzie ruch C5, F3 yy, i skoczek wróci, tutaj, no to teraz już dobrze, bo tutaj pionek broni gońca, więc wszystko jest w porządku. Yy, no i teraz co zagrać w tej sytuacji? Yy, pozycja nieco symetryczna. Ach, myślę, że skoczek F3 naturalnie sobie wyjdziemy tutaj figurą. Yy, trochę wygląda to jak system londyński. Może być zagranie ruchu C5. Nie wykluczam tego posunięcia. Ale szach końca na B4 jest fatalny. No, dogramy gramy C3, po prostu jest tempo więcej, więc myślę, że ruch nietrafiony, kompletnie według mnie bez sensu posunięcie. Zobaczcie, bo i tak chciałem teoretycznie grać C3 lub C4, ale C3 jak najbardziej tu stoi dobrze. No i zrobimy sobie Roszadę, przeciwnik prawdopodobnie też zrobi to samo i teraz będę musiał się zastanowić. Jak zagrać dalej? Bo jeżeli na przykład zagrałbym skoczkiem, to skoczek może zbić pionkę na C3 i tu poleci goniec, stracę pionka. Więc taktycznie te trzeba bardzo uważać. Na pewno przeciwnik zrobi ruszadę lub wyprowadzi skoczkę na D7. Na C6 skoczek jest bez sensu, oczywiście, bo blokuje pionka. Jest skoczek D7. No dobra, i teraz myślę, że. Hmm, ciekawe sprawy. Może. Może zagramy skoczek E5? To posunięcie wydaje się trochę dziwne, ale mam na celu tutaj zastawienie pewnego rodzaju pułapki, jeżeli przeciwnik się pośpieszy z ruchem C5, bo goniec B5. No, zbił. Tutaj odbijemy gońcem, atakujemy pionka. Moim planem będzie teraz pewnie F3. No, pozycja jest taka względnie równa, pewnie, ale. Dobra, jest A tak. A sprytnie zagrał przeciwnik. Dobra, ale zagramy goniec F4. Jeszcze, jeszcze go trochę tutaj zmusimy do zagrania G5, żeby sobie odsłonił nieco króla. Ale taki ruch może nie być zagrany, oczywiście. Ale jest, dobra, goniec na G3. No i teraz pytanie: jeżeli skoczek zbije na G3, ciekawym ruchem będzie bicie z F na G3. Ale tak się póki co nie dzieje. No dobra. Mój drogi przeciwniku, co by tutaj kombinujesz? Teraz trzeba się zastanowić, czy nie grać w ogóle F3. Skoczek bije, bije. Taka bardzo równa pozycja. Skoczka jeszcze mi trzeba szybko wyprowadzić. Może w ogóle tutaj trzasnąć goniec bije. Chociaż parę gońców tak oddać łatwo. Nie za bardzo mi się to uśmiecha. Myślę, że możemy też zastosować taki ruch. On zbije, zbije, tworzy się wieża tutaj, tutaj F5. No też, ale potem może być G4, ciekawe. Nie, ale słabość na czy zostanie jednak to mnie troszeczkę martwi w tym momencie. Jeszcze się zastanawiam nad F3. Chyba trzeba grać F3. Nie ma tutaj co dyskutować w tej pozycji. Taka trochę niemrawa wyszła partia. Znaczy taka bardziej równa. Nie ma tu ostrości jakiejś wielkiej. Bicie, bicie oczywiście. Jeżeli bicie, to Hetman oczywiście odbija. Potem wyprowadzę skoczka i pomyślimy, co dalej. Może będziemy stosować. O! Takie bicie nastąpiło. To ciekawy ruch. Ciekawy z tego względu. Ha, bo on tutaj chce sobie otworzyć sprytnie, sprytnie pogrom. Mogę mu zagrać G4, żeby go wy... zmusić go do wybicia. Ewentualnie on odejdzie. Raczej odejdzie na G6. Troszkę z tym skoczkiem mam jednak problem. Żeby go wyprowadzić Ale wydaje mi się, że po tym ruchu Po prostu i tak będę musiał to zbić Zbić i zagrać skoczkiem Pozycja czarnych Uważam, że jest dobra Jednak zbił Całe szczęście, aczkolwiek tu H5 pewnie będzie grane No właśnie Te G4 moje mogło być za szybkie Ciężko stwierdzić Jest H5, no trzeba to wybić Tutaj będziemy próbowali troszeczkę grać na wymiany. Skoczek musi wyjść szybko. Król F2 wieża H1. Taki będzie plan. No, trochę będzie mnie chyba tutaj cisnął. Może skontrować z ruchem E4. Zaraz zobaczymy. Chociaż, jak on zbije wieżą, ja zagram skoczkiem. On zdwoi wieżę. Zagram po prostu E4, ale może być Hetman D6. Tutaj będą jakieś gwiazdy. Ale skoczkiem zagrać i tak na D2 muszę. No właśnie, król by się przydał na tej stronie. Ale zrobił krótką ruszadę. Wolna linia rekompensuje tutaj czarnym pozycję na pewno. Dokładnie tak się dzieje. Jak tutaj grać? Król f2, hetman, wieża, jakiś szach. tu No niebezpiecznie to wygląda. Robi się gorąco. Mm -hmm. Dobra, gramy E4, spróbujemy skontrować w centrum, bo jeżeli na przykład uda nam się wybić i wybić piątki, a Hetman będzie stąd na D6, to może jakiś szach na F5 zastosuje. Zobaczymy, zagram po prostu E4. No jeżeli zagra na H1 wieżą, no to wieża H2. O, to było dobre zagranie. To było dobre zagranie, tylko on co chce dalej zrobić? Tu mi coś zbić. Na razie chyba nie może. Dobra, zagramy wieżą na E1, bo jeżeli zagra goniec, na przykład tutaj, to E5. Ale nie, nie mogę, tak, bo wybicie, wybicie i goniec C5. Niebezpiecznie się zrobiło. Bardzo niebezpiecznie się zrobiło. Goniec zagrywa na D6, dokładnie. Dokładnie to przeciwnik czyni. No, myślę, że wybije, żeby wieżę otworzyć. I teraz. Hmm, ciężka, ciężka, ciężka sprawa. Ehm, co on tym gońcem tu chce zrobić? Aha, po prostu siatkę matową mi zakłada. No słuchajcie, przegrywam partię. Zapomniałem, że jest koniec gierż i wieża H1. No, i zbliża się koniec serii, moi drodzy. Siatka matowa. Nie widziałem tego, przyznam się szczerze. Bardzo słaba partia w moim wykonaniu, bardzo słaba. Hmm. No cóż. Nie mam jak się wydostać, zagram wieżą mi mata, Po prostu zablokowałem sam sobie swojego króla. No cóż, partia. Partia słabiutka. Hmm. No i porażka, porażka, moi drodzy. Niestety, no nie, nie ma tutaj opcji, żeby się z tego wygrzebać. Trzeba się poddać, no bo w następnym ruchu jest po prostu MAT. Dobra. Ten dzień musiał kiedyś nastąpić, koniec serii moi drodzy, 10 porażek na koncie, kończymy, ranking, kończymy serię z rankingiem 2.260, to będzie punkt, który trzeba będzie próbować przebijać, no i poczekamy sobie na speedruna 2.0, może niebawem, na ten moment filmik króciutki, dzięki serdeczne za uwagę, no i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, cześć.